Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi pozycjami książkowymi dostępnymi w ofercie naszej stacjonarnej księgarni galerii Nieznany Świat. Philip Goff pisze, że nie istnieje nic bardziej oczywistego niż świadomość. Wszyscy mamy świadome doświadczenia i wydaje się, że doskonale wiemy, czym one są. Jednak jeśli ujmiemy rzecz w kategoriach nauki, zjawisko to uchodzi za jedno z najtrudniejszych do pojęcia. Fizyka oferuje nam zrozumienie fundamentalnej natury świata materii, jednak brakuje takiego samego rodzaju zrozumienia świadomości. Goff uważa, że kwestii świadomości nie da się rozstrzygnąć przy użyciu samej nauki. Sugeruje, że pomiędzy nauką a filozofią istnieje szara strefa i najwyższy czas ją wyeliminować, stosując podejście interdyscyplinarne. Wszechświat rozszerza się wbrew przekonaniom fizyków. Obserwacje astronomiczne udowodniły obecność znacznej ilości dodatkowej, niewidocznej materii i to, że Wszechświat rozpycha tajemnicza energia równoważna masie. Po przeprowadzeniu wstępnych analiz okazało się, iż znane do tej pory postaci materii to tylko ułamek tego, z czym mamy do czynienia. Tadeusz Pabian w swojej książce odpowiada między innymi na pytania: co dzieje się z naszym Wszechświatem? Czym jest ciemna energia? Jakie obiekty tworzą ciemną materię? Kolejny zbiór najciekawszych przypadków z archiwum Damiana Trelli, dolnośląskiego badacza tajemnic, ufologa, publicysty i pisarza, doskonale znanego czytelnikom Nieznanego Świata z artykułów prezentujących nieortodoksyjne podejście do kwestii UFO i zjawisk z pogranicza. Autor, jak wielu współczesnych badaczy, w spotkaniach z latającymi spotkami i ich pasażerami dopatruje się pewnych nieoczywistych aspektów oraz bliskich związków z ludzką świadomością. Autorka udowadnia, że nieustanne bombardowanie negatywnymi informacjami może prowadzić do apatii, wrażenia emocjonalnego paraliżu, poczucia winy wynikającego z faktu, że nie robimy wystarczająco wiele, by zapobiec temu, co dzieje się na świecie. Sugeruje, jakoby mózg nie odróżniał rzeczy, o których dowiadujemy się z mediów, od takich, które rzeczywiście nam się przydarzyły. Jej wniosek brzmi: relacje medialne mogą stworzyć prawdziwe wspomnienia. Julie Holland jest psychiatrą specjalizującą się w psychofarmakologii, prowadzi prywatną praktykę w Nowym Jorku. W książce Dobra chemia twierdzi, że stosowane zgodnie z zaleceniami medycznymi substancje psychoaktywne, takie jak MDMA, konopie indyjskie, LSD czy psylocybina, mogą nieść ulgę osobom z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi i problemami psychologicznymi, w tym przy zespole stresu pourazowego. Pomagają także ludziom przeżywającym trudności w związkach, w rodzinie, w relacjach społecznych.